Witam w kolejnym odcinku wideobloga. Chciałbym pokazać, co jeść na śniadanie podczas odchudzania czy diety. A więc widzimy tutaj jakieś 250-300 ml mleka plus 50 gram mieszanki, czyli otręby pszenne, płatki zbożowe, żytnie pełnoziarniste i zmieszane z płatkami owsianymi. Do tego 50 gram sera chudego. Kalorycznie to jakieś jest 100 gram sera, 80 kalorii, czyli mamy 40 kalorii. Płatki to będzie jakieś 150-160 kalorii, czyli mamy w sumie już 200. No i 300 ml mleka to jakieś 130 kalorii, czyli mamy jakieś 350, około 350 kalorii. Do 400 w zależności jak weźmiemy kawałek sera. No i to była taka propozycja na śniadanie dla odchudzających się. Dziękuję, pozdrawiam.